Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta, a to jak widzicie jest, uwaga, portal, tak, dokładnie jest to portal, już widzieliście kiedyś na moim kanale grę Portal 2, a teraz zagramy sobie, dzisiaj zagramy sobie pierwszy raz w grę Portal Stories Mel. Jest to, słuchajcie, darmowa modyfikacja do gry Portal 2, którą można sobie pobrać oficjalnie z platformy Steam, także jest to oficjalnie zatwierdzona właściwie część, przynajmniej tak to rozumiem, przez Valve, skoro można oficjalnie pobrać to. Nie trzeba nic modyfikować w plikach ani nic, funkcjonuje to na platformie Steam jako osobna gra, oczywiście tak jak mówię, jest darmowa, nie trzeba do tego posiadać Portala dwójki. Z tego, co przynajmniej zrozumiałem? Chyba nie, nie wiem. Ja posiadam Portala dwójkę, więc ciężko mi tutaj powiedzieć, jak w innym przypadku jest, ale mam nadzieję, że nie jest to jakąś koniecznością. No i tak, szczerze mówiąc, ja strasznie czekam i wierzę nadal w to, że kiedyś Valve w końcu zacznie wypuszczać gry z numerkiem 3 i będzie to Half-Life 3, będzie to Team Fortress 3, będzie to Left 4 Dead 3. Ale najbardziej z tych wszystkich gier czekam na Portala trójkę, dokładnie. I niedawno na streamie ktoś właśnie podrzucił temat, że istnieje coś takiego jak Portal Stories Mel. Ten tytuł Portal Stories sugeruje, że może kiedyś też ujrzymy jakieś inne części z tego, powiedzmy, uniwersum Portal Stories. Mel odnosi się do po prostu innej postaci, tak jak w przypadku Portala 1 i 2 sterujemy Chell, to tutaj sterujemy chyba Mel, z tego co jeżeli dobrze zrozumiałem. No, także oczywiście link do serii z Portala 2 macie w opisie tego filmu. Pierwsza pozycja, macie tam link do tamtej serii, więc jak chcecie sobie obejrzeć, przypomnieć albo nie oglądaliście i obejrzeć, no to zapraszam was serdecznie na tamtą serię. I też małe ostrzeżenie, dlatego się tak tu rozgaduję, małe ostrzeżenie jeszcze na początek, że ja sobie to nagrywam tam kiedyś tam, jest dokładnie dzisiaj 8 września, aczkolwiek nie mam pojęcia, kiedy wam tą serię wypuszczę i tak dalej. I nie wiem, czy nagram teraz jeden odcinek, czy nagram ich 10, czy nagram ich 15, czy 50 tysięcy. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, więc ewentualne jakieś tam, powiedzmy, o, Hunta, jakbyś coś tam, super, dziękuję za wszystkie porady, ale prawdopodobnie, jak widzicie ten odcinek, to ja już tą grę skończyłem, tak przypuszczam, ponieważ teraz mam strasznie dużo filmów z różnych różniastych serii dopuszczę wam, także to po prostu będę miał jako takie filmy zapasowe i po prostu nie wiem, kiedy wam to puszczę tak naprawdę, także to takie małe ostrzeżenie. No to zaczynajmy zabawę. Mamy tutaj, czekajcie, co to jest? Aha, mamy Story Mode i Advanced Mode. Okej. Czyli mamy 5 rozdziałów. 1952, czyli wracamy się w przeszłość, nice. Rozszerzony relaks, w niebo wstąpienie, powikłania organiczne, intruzja, cokolwiek to znaczy. Czyli mamy 5 rozdziałów. Mamy też zaawansowany tryb. Oryginalny mod z trudniejszymi puzzlami, rozumiem. Okej, czyli tutaj... Aha, okej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Harder puzzle. No tak, harder puzzle z cięższymi zagadkami. Dobra. Pogramy sobie tak w standardowego story mode'a, a tutaj no zobaczę, czy jest faktycznie jakaś różnica, bo jak ma się okazać, że to jest różnica jak na przykład między Ghost in the Shell, oryginalnym Ghost in the Shell, a Ghost in the Shell 2.0 i nie mylcie tutaj z Ghost in the Shell 2, bo to jest zupełnie inny film, istnieje coś, znaczy, no tak, film anime, mówię teraz tutaj właśnie o anime Ghost in the Shell. I jest coś takiego jak Ghost in the Shell 2.0 i jest to pierwszy film, który miał być, czyli oryginalny Ghost in the Shell, który miał być wzbogacony o jakieś tam dodatkowe sceny, o coś tam miało być przerobione, inaczej narysowane. Skończyło się na tym, że z całego filmu przerobili kurwa dwie sceny na chujowiej wyglądające, bo na jakichś chujowych renderach 3D. Wyglądało to po prostu ohydnie i wręcz głupio. I całe te dodatkowe sceny tam na, nie wiem, filmie, który trwa, nie wiem, godzinę czy ile, to dodatkowych scen było, znaczy nie było dodatkowych scen, tylko były sceny przerobione i trwały one łącznie może, kurwa, 2 minuty.
Także to w ogóle szkoda gadać. No dobra, także jeżeli ma być tutaj, wiecie, różnica między tymi zagadkami a tymi zagadkami ma być kurwa żadna, no to pociśnijmy story mode'a. Pociśnijmy story mode'a. No i zobaczmy, co nam się tutaj przedstawi. Czy faktycznie będziemy tam przed tym 52 roku cały czas, że tutaj tak nam to sugerują, zaraz zobaczymy. Możemy się domyślać, że jednakowo, że... No zresztą tak, w portalu dwójce widzieliśmy stare laboratoria pod ziemią, tak? Stare laboratoria Aperture, więc może będziemy tutaj gdzieś między nimi sobie chodzić. Zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Rozdział pierwszy, 1952. Jacob Anders. Czekajcie, zobaczymy, czy... grafika zaawansowana. Jezu, nie grafika, tylko dźwięk, przepraszam. Muzykę troszkę dam ciszej. Napisy, pełne napisy. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson. And boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you. So take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life. Even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... where are we again? Some ludzie nawet. Jest Aperture. Okay, so... this town doesn't have a name yet, and the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be at Aperture Science Innovators. Wow. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Wow. Super, czyli jednak jesteśmy tutaj w tej przeszłości. Czyli oni tu zbierali... Nic, stworzyli... Dobra, mamy już jakieś informacje. Ośrodek w Michigan, to jest raz. Jaka muzyczka, super, naprawdę. Uwielbiam te klimaty, kojarzą się właśnie z Falloutem i Bioshockiem. No tak, mamy 52 rok, to idealnie po prostu. Tam jest wieżyczka, o! Kurwa, genialno! Out of my office. Zwolnił właśnie gościa, nice. Źle napisał stacja, tak? Nie bardzo zrozumiałem, wiecie, żart może, ale... Przypuszczam, że coś tam miało być z powodu, wiecie, że żart z powodu tej pomyłki, ale... Zobaczymy. No i myszka mi tu została, ja na padzie będę grał, nie będzie ten. No i co się dzieje? No come on. Jest, dobry. A, przepraszam, drzwi otworzone. Ładny żółty wagonik. Okej, dobra.
Oczywiście humor nie odpuszcza. Super, bo mamy normalnie, wiecie, pełne udźwiękowienie, jakieś tylko chujo napisy, tylko normalnie pełne udźwiękowanie. Więc po prostu tutaj widzę, że wow, dużo, dużo pracy zostało włożone, żeby przygotować ten dodatek. Okej, tu mamy wyjście. O, okej, aha, mogę się tak przyglądać. Tu też mamy wyjście. Dobra, to idziemy. Okej, możemy skakać, nie jest źle. Może zobaczymy to miasteczko całe. O, noc jest, okej. Wow! Mam nawet osiągnięcia sam. Okej, miękki beton, nieźle. Sleep Easy Motel. A ja bym tak chciał walnąć w ścianę. A nie, nie udało się. Jakie samochody, tu są, ja cię kręcę normalnie. Nie no, super, superancko, strasznie mi się to podoba. Wow, wow, naprawdę. Tu jaki normalnie, jaka rzeźba. I czy to jest kula dyskotekowa? Tak to wygląda. Dobra, idziemy w takim razie do głównego budynku. Nie no, superancko, naprawdę. Miasteczko, hotele. Świetnie, tylko nie ma nikogo oczywiście tutaj jak zwykle. Czyli po prawej do windy, tak? Tu jakieś numerki. Wow! Caroline, to przecież jest... Czy tam Caroline, to przecież jest ta! GLaDOS! Znaczy... tam było to powiązane, że w sumie nie GLaDOS ma chyba... GLaDOS ma jej chyba osobowość przydzieloną, czy jakoś tak? Czy to jest właściwie Caroline? Została zmieniona? Ja już nie pamiętam, jak to tam do końca było, dobra. Tu już się widzicie, martwią, że za szybko znalazłem budynek. Potrzebujemy większą ilość idiotów. Astronauts, War Heroes, Olympians, okej. Czyli tutaj zbierają astronautów, olimpijczyków i bohaterów wojennych. Gdyby o tym też tam mówił, czymkolwiek z nich jesteś, tak? Dobra, idziemy tutaj. No jakoś niespecjalnie widzę windę. The zoning boards on my bean counter said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously, though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Okay. Czekajcie, tam było jeszcze wyjście do góry. Wiecie, trzeba przeszukać wszystko. Dobra, nic tu nie ma. Ale naprawdę sporo pracy zostało włożone w to wszystko. W ten tytuł. No, jakieś kurcze, widzicie te takie czerwone plamki? A one się jakoś tak śmiesznie odbijają od jakichś framug. Okej, to jest ta winda, tak? Spiralne schody chciał. You are here. Okej, czyli jesteśmy... A, to wszystko tłumaczy, czyli jesteśmy w dawnej kopalni soli. I tu będą te wszystkie testy. Let the science begin! Ja chcę już naukę! Kiedy będziemy testować naukę? W ogóle tutaj logo jest w ogóle inne, nie? Thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the "you're fired" stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Oh, nice. Amateur science innovators suspended testing sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar.
They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when they threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovator's Short-Term Relaxation Vault. Wow, człowiek tam jest! Nie no, super, super, czyli po prostu tak jak mówiłem, będziemy te... Jesteśmy w tej starej części, jest stare logo w ogóle, bo jakby nowe, później Aperture miało zupełnie inne, znaczy podobne logo, ale inne niż to. Bez tej jakby tego atomu tutaj w środku i... No i to kółko tak bardziej schodziło tam, znaczy mniej było podzielone na części, ono się tak jakby zawijało. Nie no, superansko to wygląda... Aha, tu jest nic, tu nie ma nic, dobra. Superansko te sfery wyglądają. This test should be real easy for you though. Just get inside one of the Aperture Science Innovator's short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry though, our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes, an hour at most if something goes wrong. Don't worry, we've got everything under control. You'll be making science and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Okej, okay, super, super. Ciekawe, czy faktycznie byliśmy jakimś sportowcem, czy albo jakimś żołnierzem. Przecież nie, jeżeli będziemy kobietą, no to raczej może tylko sportowcem. Są jeszcze białe ściany pomalowane tutaj, widzę. Czy jednak są jacyś pracownicy, wiecie, kogoś tam gdzieś widzieliśmy. Ale pewnie nikogo też w twarz, z nikim też w twarz, twarzą w twarz się nie spotkamy zapewne. Nie przypuszczam. Pójdziemy do tego łóżka się położyć i coś tak czuję, że im nie do końca wyjdzie. I szkoda, że nie ma loading screenów żadnych, nie? Mamy czarny ekran po prostu. No ale dobra. Coś mi się wydaje, że im nie do końca wyjdzie. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 signs, boys, disappear, isn't it? O, świetnie, dzięki. Kurczę, teraz to mi, wiecie co przypomina? Przypomina mi się aż Rapture z Bioshocka. Wiecie, miasto pod ziemią, w jakiejś wielkiej, kurde, dawnej kopalni soli. Patrzcie, on tu posadził drzewa, zrobił normalnej, kurczę, kostkę brukową, trawa rośnie. Oświetlił budynki. Niesamowite, naprawdę. Wow! To jest po prostu połączenie... dwóch moich ukochanych gier, znaczy Bioshocka przede wszystkim, Portal powiedzmy jest tam na którymś tam miejscu, na mojej liście ukochanych gier, ale nawet grzyby rosną. Super, 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 dobra, zobaczmy, cio tam, najpierw chcę tutaj zobaczyć jeszcze, jak to wygląda, wszystko oświetlone wielkimi reflektorami, żeby fajnie wyglądało. Danger. Tutaj takie sfery są, ciekawe po co to, może to też są te sfery do testów? Tylko czemu są w wodzie? No, to już nie wiadomo, idziemy dalej. Testing subject waiting area, okej. Okay. Spróbujemy wejść schodami w takim razie. Znaczy, bo mam tam iść, ale nie chcę. Zobaczymy, co tu się dzieje. Porozglądamy się najpierw. Podziwiamy, pochłoniemy ten świat. Za chwilę okaże, że tu jednak dobrze pójdę. Tu nie przejdziemy, nie? A to jest ten gość, z którym gadamy w tym momencie, ten Cave Johnson. Okej. Okay. Zegar, nawet kurwa zegar tyka, no ja pierdzielę. Patrzcie jaki projektor, no pamiętajcie, mamy 52 rok, patrzcie jaki zajebisty projektor, ktoś to wymyślił. Bo nie umieli pewnie z jednej, wiecie,
z jednego obiektywu puścić wiązki, więc puszczali trzy różne i heja, i mamy pełen obraz. Tam jakie fajne lampki się świecą. Aha, to jest nad tym wejściem. Aperture Cola, o serio? Schłodzone do 3 Kelwinów, tak? Okej, spoko. 3 Kelwinów to jest minus 270 stopni, tak? Celsjusza. No to fajnie. Schłodzone do 3 Kelwinów. No dobra, to idziemy w takim razie. Tam, gdzie mamy iść. Zobaczymy, czy przeskoczymy tutaj. Ni chuja. Ale teraz tak. Jej. Dobra, czekajcie, możemy tu podejść, możemy tu podejść. Nie, tutaj nie, toalety. Też możemy podejść, biuro jakieś mamy. Kurczę, nie, no super, ja pierdziele, a się cieszę, że naprawdę cieszę się, że ktoś mi to polecił na streamie, także dzięki bardzo, nie pamiętam niestety już kto konkretnie, a więc tu powiedzmy imiennie nie wymienię, ale naprawdę dzięki bardzo. O, to jest ten, widzicie, Cave Johnson, z którym właśnie rozmawialiśmy. Jest tutaj tym szefem. Naprawdę świetny pomysł. No i tu się tu dowiadujemy. Jakie prymitywne wieżyczki. Ta druga w ogóle w drugą stronę ustawiona. Keep clear, okej. Świetnie. Dobra, idziemy. Aha, tak się otwiera drzwi, dobra. A, to jest ta komora, tak? No i coś mi się tak wydaje, że obudzimy się za dużo więcej niż kilka minut. Okej, idziemy spać. Wow, nawet animacje wyrenderowali. Jesteśmy chyba kobietą, skoro... No, mamy pomalowane paznokcie, więc jesteśmy kobietą, tą Mel, tak jak mówiłem. Zarys piersi też widać, więc w 100% jesteśmy kobietą, a nie facetem z pomalowanymi palcami. No i śpiąco się zrobiło. Tak jak mówię, myślę, że obudzimy się za ileś tam lat. Tak samo w sumie jak ta, jak prawdopodobnie jak Chell. Alarm jakiś włączył się. No. I loading, Jesus. Te loadingi mnie wykończą. O ja jebę. Tararara. Okej, dobra. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though. We got shot okay. Nothing's different. Nothing's changed. Just head out of the chamber. I'll tell you a bit more out there. Okay. Wow. No, mówiłem, że coś się zesrało. Kolor w ogóle tych napisów się zmienił. Mam wrażenie, że to jest już, wiecie, nagrane zostało specjalnie, jak się kiedykolwiek obudzę i miał się uruchomić. Had a few of my scientists make what's called long fall boots. I mean, aperture science innovators, long fall boots. That was easier to think of than I thought. Okej, okay, może niekoniecznie. Okej, okay, czyli mam zeskoczyć, tak? Wow, ej, przeżyłem. Skąd miałem te buty na sobie? To jest dobre pytanie. Oczywiście nie widzimy swoich stóp, bo po co? Będziemy próbować siebie później zobaczyć standardowo w portalach, jeżeli się nam uda. No, a tu się coś zesrało, zjebało. Aha, ja wszedłem chyba tutaj, a to zostało podniesione i wstawione tam, widzę. Okej, okay, czyli było tych komór więcej. Jest wieżyczka.
Proszę nie strzelaj do mnie. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right. A new test. Congratulations! You get to test something else now. Double the experiment. O, jest portal gun. Taki prymitywny dosyć. Czyli jednak nie przenieśliśmy się w czasy Chell, raczej gdzieś jesteśmy. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Okay. Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah, that's it. Just ignore that. Okay, teraz pytanie. Okay, otworzyło się. No, tu się wszystko rozpierdzieliło. Bo jakaś rzeczka sobie, znaczy jakiś ten, coś tu zostało, okej. Jej, możemy rzucać portale i teraz gdzie my mamy... No nie, tutaj nie mogę. Gdzie my możemy ten portal ustawić? Dobre pytanie. Czyżby to było tam? Nie. Albo tam. Jest, dobra. Hurra! Jej! Jak super. W sumie to czekajcie, zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. Czekajcie. Aha, nie, powinienem mieć dwa obok siebie, żeby siebie spróbować zobaczyć. Jej, widzę się. Dobrze jest. Teraz powinienem się... A nie, dobra, niekoniecznie. No, nie, faktycznie jestem w tej pustej przestrzeni. Dobra, ciul. Będziemy próbować później. Przynajmniej tyle wiem, że mam ciemne włosy. Okej. Czekajcie, bo tutaj teraz spierdzieliłem. Muszę jakoś tam wejść, znaczy wrócić. Tak, nie podskoczę. O, dobra, tutaj mogę przejść. Teraz tak, czekajcie. Tu jest pomarańczowy, dobra, czyli pomarańczowy sobie tu ustawię. Żeby przejść tam dalej. Don't mind all this too. We just had earthquakes. Lots of earthquakes. Yeah, you get lots of those here in Michigan. Okej, to pobyliśmy w tym pomieszczeniu wcześniej. Co mówiłem, że ten projektor tutaj był. Tu chyba wyjdziemy. Okej. Upsy, nie mamy dostępu. Dobra, no to chyba w dół. These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yeah, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Nie jest. Stevenson is still president. Tak, dobitnie wiemy, że wcale tak nie jest. The earthquakes kind of did some redecorating in here. Destroy the door too. You'll have to find another way out. Kula skądś spadła. Dobra, pewnie górą. Musimy znaleźć sobie jakieś wyjście, tak? A, chwila. Czemu nie mogę przejść? Aha, dobra, to tutaj tak spadło, dobra, widzę. Wygląda jakbyś to dało się wejść tutaj. Okej, da się. Okej, dobra, nie... Nie chcą mnie zabić, to już jest jakiś... Mam się wystrzelić ponad drzwiami, tak? Świetnie. Ale w którą stronę ja chcę się wystrzelić? To jest bardzo dobre pytanie. Czy tutaj jestem w stanie... Okej, tu bym się chciał wystrzelić, tak? No dobra. Spróbujemy. Jest tutaj nawet ten. Dobra, jest tu ściana, z której możemy się wystrzelić. Dawaj. Jak mamy nawet oznaczone, kurczę. Gdzie powinniśmy umieścić portal? No dobra. Tylko pytanie, czy to nam wystarczy? Jakoś nie, mniemam, że niespecjalnie, bo tutaj zero rozpędu. Czy to by się skądś zeskoczyć? No właśnie o tym mówiłem. Czy to mi... A, dobra, czyli tam czekajcie, tam nie mam
iść tylko tutaj. Tylko w takim razie pytanie, czy tutaj coś mogę zrobić? Wiecie, kliknąć. O! Jej! Super! Świetnie! Wystrzeliłem to sobie. Co robił ten żel? Bo nie pamiętam. Okej, na tym mogę się przyspieszyć. I tyle w sumie. Właściwie jakbym zrobił tak... to będę mógł się przyspieszyć. No bo mogę albo zeskoczyć tędy, tutaj na dół i się wystrzelić, albo na tym żelu mogę to spróbować zrobić. Tylko tak, teraz mi... w tą stronę nie... niespecjalnie mam jak żel wystrzelić w tą stronę, wiecie. Ale kurczę, może by się jej udało. Jak zrobimy tak... zrobimy, wiecie, próbujemy ciężej, nie? Żeby nie było tak za prosto. A tu oczywiście nie mam tego portalu. A czy to, że nie mam, to wiem, tylko że nie mam jak go tam wstrzelić. Okej, jest. Spróbujmy stąd no dawaj, wyskakuj stąd. No kurde. Serio. Dobra, to zejdziemy już. I wiecie, o co mi chodzi. Żeby się zrobić tak. Może nawet odrobinę wyżej. Jej! Hurra! Things might look different than what you're used to, but while you were spending that little time sleeping, we had some aperture science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, that's it. They're quick little guys, faster than any science guy I got. Okej, drzewa zostały pościnane w ogóle. No były takie malutkie, nie? A tak mi się wydaje, a tutaj są większe te poschły, część pościnano. No właśnie, tego tutaj nie było. Tych rur i tego mostu w sensie nie było. Okej, tu nam się skasują oczywiście portale. Chciałbym się jakoś zobaczyć, ale... okej, widzę swoją sylwetkę. Prawie mogę swoją twarz zobaczyć. O, jest taki wąski ten, gdzie mogę swoją twarz zobaczyć. Widzicie? Jej! Hurra! Musimy zobaczyć swoją twarz. Wolę bym w całości. Potrzebujemy do tego rogu. Naprawdę, potrzeba nam rogu do tego, ale... w sensie dwóch prostopadłych ścian. Wtedy będziemy mogli się zobaczyć, ale tak to dupa. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through and install one where people needed to go through. Aha. Authorized person only. To jest, rozumiem, ta siatka, która dematerializuje też mnie, tak? Nie, dobra, nie próbujemy. Czyli musimy się tam przedostać jakoś. Tu już nie przejdziemy. Może wagonem? Niespecjalnie, co? Tu możemy wejść? Możemy tu wejść. Dobra, zapis. Nie, wystarczy to wyłączyć. The others trip by a circuit breaker that causes an entire part of the facility's power grid to blow up. So, I think these switches were designed for two people. Maybe your new test can help. Patrzcie, jest wyświetlacz ten, taki jak na lampach, nie? Ale tu jest w formie ekranu. Co to jest? Hatch override. Nie mogę tego kliknąć. Może tu. Również nie mogę tego kliknąć. No to się tam nie dostaniemy. Niedobrze. Jezu, jak tu ciemno. Dlaczego jest tu tak ciemno? Aha, bo to wywaliło korki, tak? No dobra. Już rozumiem, czyli muszę... czekajcie, wyłączyć to. Faktycznie, bo ja wyłączyłem teraz w całym po prostu tutaj, w tej całej części. Przydałoby się portal dać gdzieś tu.
Super. I teraz portal dać gdzieś, na przykład tam, bo tam widzimy się da. No i świetnie. Teraz tylko znowu włączyć zasilanie i spoko. No i już jest jasno. Dobra, czekajcie, przejdziemy tędy. No i możemy sobie... No czekajcie. Czy ja to mam w danym czasie zrobić? Tak, dokładnie, no dobra. To zrobimy sobie też portal tutaj. I zrobimy tak. Pyk. Pyk. Dziękuję. Ha, jak sprytnie. Pieczęć numer 1. Taka pierwsza. Jak to się otwiera? Wrota, wiecie, do krypty w Falloutach to mogłem się schować przy czymś takim. No i dobra, otwarte mamy, superancko, bajerancko. Dobra, słuchajcie moi kochani, tutaj sobie zakończymy odcinek. Pewnie Cave jeszcze coś będzie chciał powiedzieć? Nie? Nic nie chcę powiedzieć, dobrze. A czemu tym też mogę strzelać? Bez sensu. No dobra, nieważne. Zakończymy sobie tutaj odcinek. Także ja wam serdecznie dziękuję. Tak jak mówię, ta gra, przypuszczam, nie będzie długa, no chyba, że chodziło tylko o to, żeby pierwszy rozdział był taki wprowadzający. Aczkolwiek widzicie, że niedługo tutaj trwał. No, także myślę, że gierka może długa nie będzie, ale mam nadzieję, że dobrze się będziemy bawić. Ja już po prostu jestem w niebo wzięty, mogąc wrócić do świata Portala, naprawdę. No i okej, będziemy sobie to jak najbardziej kontynuować, ale tutaj już sobie zakończymy pierwszy odcinek. No i tak jak mówiłem, w opisie tego filmu macie link do playlisty z Portala dwójki, którego możecie po prostu zobaczyć u mnie na kanale, jeżeli nie oglądaliście albo nie wiem, chcecie sobie odświeżyć czy coś. No, także zachęcam, zapraszam serdecznie. No i trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye bye.